Cześć, witam Cię serdecznie w naszej e, serii motywacyjno-inspirującej do działania, do nauki angielskiego. Kto ambitnemu zabroni? Wczoraj wieczorem wyszłam z moim mężem na spacer. Było już ciemno, było bardzo, bardzo mroźno. I rozmawialiśmy na temat jego e, biegania. E, dlatego, że jakiś czas temu mój mąż ponownie zaczął biegać. On już tyle razy, słuchajcie, zaczynał, już tyle razy przerywał po kilku tygodniach, zawsze milion wymówek, zawsze oczywiście coś takiego się wydarzyło, że on musiał przestać biegać. E, a on musi biegać, dlatego, że ma coraz większą nadwagę. Za każdym razem, jak zaczyna e, swój trening, to e, przybiera na wadze. Znaczy to, to robi jakąś tam dietę, jakieś bieganie, a potem zaraz znowu przybiera na wadze, i tym sposobem on kiedyś był osobą bardzo, bardzo aktywną i bardzo, że tak powiem, w świetnej formie. Teraz, że tak powiem, już ponad setka na liczniku. Także zapytałam go, ponieważ znowu w grudniu zaczął biegać, w grudniu, przed świętami, zaraz nam się miało dziecko urodzić, a ja się pytam no troszkę tak, wiecie, z brakiem wiary i pytam się tej dlaczego myślisz, że tym razem uda Ci się tego celu swojego dopilnować? Jaka jest Twoja motywacja, żeby znowu zacząć biegać? I on powiedział, um, ponieważ nie chciałbym w wieku 36 lat umrzeć na zawał serca i zostawić swoje rodziny. Ja sobie pomyślałam, wow, no to masz pozytywną po prostu motywację do działania. Ale słuchajcie, jak się zawziął, tak dalej biega. Wczoraj mi oznajmił, że jego celem na ten rok było, było wziąć udział w biegu na 5 km. Jest niecały koniec stycznia, a on już, słuchajcie, wziął udział, spełnił ten cel, osiągnął ten cel i pobiegł na 10 km, a w ogóle zapisał się na półmaraton. Także jestem z niego niesamowicie dumna e, i to pokazuje, słuchajcie, jak bardzo. Po pierwsze, że ograniczamy się sami. Pamiętacie te, e, tą wiadomość z piątku, że e, sami wyznaczamy sobie swoje ograniczenia. On powiedział, że on nie wyobrażał sobie w grudniu, że on będzie w stanie pobiec chociaż 100 metrów więcej niż 5 km, a teraz biega co, dzień, co, drugi, co drugi dzień na 10-12 km. E, cześć, Katarzynko, ale fajnie cię widać, widzieć. I pomimo, że to jest bardzo negatywna, że tak powiem, jakaś jego, jakaś jego motywacja, to on i tak, słuchajcie, to na niego poskutkowało. I tak się zastanawiałam nad tym i pomyślałam sobie, że faktycznie w moim życiu naj, największe zmiany. Najbardziej dramatyczne zmiany i największe zmiany na lepsze w moim życiu nastąpiły ze względu na jakieś negatywne wydarzenie. E, bardzo często jest tak, że e, słuchajcie, dzieje się, żyjemy sobie w naszym takim bombelku, żyjemy sobie w tym naszym świecie, nie jest jakoś idealnie, ale jakoś sobie żyjemy i jest nam wygodnie i komfortowo w tej sytuacji, w której jesteśmy. A może, nie wiem, nie jest jakoś wspaniale, mieszkasz w domu, który w sam las ci wystarcza, twój mąż tylko pracuje, ty zajmujesz się wychowaniem dzieci. Te angielski taki średni jakoś najeżdża, ale jakoś sobie radzicie, jakoś to jest. Do momentu, aż ten bąbelek, pop, i ktoś go po prostu, słuchajcie, rozbija i zaczyna się wszystko sypać, ale wtedy jest już za późno. I szczerze mówiąc, było kilka sytuacji takich w moim życiu, gdzie dokładnie tak się stało. Kiedy yy, stałam się po raz pierwszy mamą tutaj właśnie Natalki, to nie byłam w żaden sposób aktywna. Byłam sobie na jakichś tam zasiłkach i nie było cudownie, ledwo łączyliśmy koniec z końcem. Ja nie wykorzystywałam w żaden sposób swojego potencjału, ale, ale jakoś to było, tak? Do momentu, aż... Pewnego dnia dostałam list, słuchajcie, z wspaniałego HMRC z informacją, że oni się pomylili i ja mam im teraz zapłacić 1700 funtów. Hello! Ucieszyłam się z tego bardzo średnio, dlatego że ja informowałam ich o wszystkim na bieżąco i byłam naprawdę wobec nich w porządku, a oni mi z czymś takim. Zadzwoniłam do nich, żeby zapytać, ale w ogóle z jakiej to okazji? Oni nie byli w stanie mi powiedzieć, dlaczego ja mam to zapłacić, ale że mam zapłacić, bo inaczej nasilą na mnie komornika. Wyobrażacie sobie to? Czyli nagle z tej takiej sytuacji komfortowej, em, gdzie y, no wegetowałam sobie, żyłam sobie tym moim życiem wegetacyjnym, nie było idealnie, jakoś łączyłam koniec z końcem, a tu nagle ja mam zapłacić tyle pieniędzy. Słuchajcie, dla mnie to był jeden wielki wake-up call. E, I stwierdziłam, że nigdy więcej nie znajdę się w takiej sytuacji. Nigdy więcej. I to był moment, kiedy zaczęłam e, po prostu... Stwierdziłam, koniec tego, dziecko idzie do przedszkola i ja idę do pracy. E, ale... To okazuje się, że jednak czy nauczyłam się czegoś z tego? No być może dlatego, że kilka lat później przeprowadziliśmy się do domu e, wynajmowanego. I w tym wynajmowanym domu sobie byliśmy, a wiedzieliśmy, że powinniśmy zacząć odkładać pieniądze gdzieś na jakiś depozyt, ale wiecie, dużo lepiej się wydaje pieniądze na takie rzeczy, które nas teraz interesują, które teraz nam sprawią jakąś radość, niż, niż odkładać pieniądze na jakieś depozyty. Do momentu, kiedy ktoś przed naszym domem, wyobrażajcie, wyobraźcie sobie, ustawił znak na sprzedaż, no więc zadzwoniliśmy do naszego landlorda i zapytaliśmy się, jak to na sprzedaż. Przecież my tutaj mieszkamy, wynajmujemy od Ciebie. On mówi, nie przejmujcie, to jest nie tylko tak, tylko chciałam zobaczyć mniej więcej, jaka jest wartość tego domu. Słuchajcie, za kilka dni dzwoni do mnie ktoś um, z jakiejś agencji i mówi, że oni przychodzą zrobić jakieś zdjęcia. No to dobrze. No to przyszli zrobić zdjęcia. Jak mówię, wiecie, szkoda, że nie dajecie mi troszkę więcej uprzedzenia, to bym ładnie posprzątała, żeby ładnie było na tych Waszych zdjęciach, a oni mówią, to nie jest istotne. My musimy ten budynek wystawić jak najszybciej na sprzedaż, ponieważ to jest sprawa y, priorytetowa, żeby go sprzedać jak najszybciej. Słuchajcie. To był drugi wake-up call w moim życiu, kiedy stwierdziłam już nigdy więcej nie postawię siebie i swojej rodziny w takiej sytuacji, że ktoś mi przychodzi do domu, ktoś mnie okłamuje, a druga osoba przychodzi do domu i mówi, że mnie sprzedaje razem z tą domem. Także to są właśnie takie sytuacje, kiedy ten bombelek nasz pęka i wtedy dopiero sobie zdajemy sprawę z tego, że halo, jest to jakiś problem, ale wiecie o co chodzi? Największy problem jest w tym, że w większości takich sytuacji jest już za późno. Chciałam Wam powiedzieć o dwóch takich e, dziewczynkach. One 3-4 lata wtedy miały. Mamy dziewczynkę A i dziewczynkę B, dobra? Nazwijmy sobie, e, a, nazwijmy sobie a i B, ok. Dziewczynka A. To są e, dzieci moich znajomych. Oby dwie dziewczynki. Jedna dziewczynka e, zawsze jak ktoś jej coś podpadł, jak ktoś coś ją chciał do czegoś przymusić to z takim oburzeniem wielkim mówiła, tego się dziecku nie robi. I widzicie, w takiej sytuacji, kiedy ktoś nam rozwala ten nasz bąbelek, ktoś nam po prostu wkracza do naszego wygodnego życia i tak jak mówi Alice, że strach wyjść ze swojej strefy komfortu i to jest jedyne, co nas ogranicza, to jest właśnie ten strach, to jest prawda. Ale w momencie, kiedy dajemy się temu strachowi ograniczyć, w momencie, kiedy pozwalamy na to, nie jesteśmy... Nie kontrolujemy swojego życia. W momencie, kiedy po prostu żyjemy sobie tą sielanką, taką średnią, taką szarą, taką niespecjalną, nieidealną, ale żyjemy, bo to jest w jeszcze w miarę dobre, to po prostu jesteśmy jak takie dziecko. W momencie, kiedy się po prostu coś psuje, to dokładnie jesteśmy tak bezradni jak to dziecko trzyletnie, które jedyne co potrafi powiedzieć, to tego się dziecku nie robi tak nie wolno, jak to możesz mi, jak to ja mam ci oddać 1700 funtów, ale za co, jak to, ale, ale ja nie mam, ale ich to nie obchodzi. Słuchajcie, mam teraz taką znajomą, naszą znaczy koleżankę taką moją bliską, która przychodzi, słuchajcie, przez mayhem zmiany mieszkania socjalnego, ponieważ mieszkali w mieszkaniu socjalnym, wszystko było idealnie, do momentu, kiedy socjalnie powiedział, że oni nie będą już przedłużać kontraktu z tym landlordem, oni mają się po prostu wyprowadzić. Oni nie mają się gdzie wyprowadzić, ponieważ socjal im wcale nie daje nowego mieszkania. E, agencja, e, która, że tak powiem, prywatna, która, e, która e, wynajmowała to mieszkanie im, tak samo nie, nie, nie jest chętna im po, pomóc. Wszyscy obiecują, nikt nic nie robi i oni, ja nawet na początku im powiedziałam, że was nie mogą zostawić, słuchajcie, z dwójką dzieci małych tak na lodzie. Okazuje się, że mogą i zostawią. I nikt z tym nie ma problemu. I... W tym momencie i oni, i ja po prostu słuchajcie, jak w jedno słuchajcie, pod jedną nutę śpiewamy, tego się dziecku nie robi. No i co z tego? Tego się dziecku nie robi, ale tak się stanie. Także drugie dziecko, słuchajcie, o którym Wam chciałam powiedzieć, <kline> to jest. Y, y, drugie dziecko to jest dziecko B. I y, drugie y, 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 dziecko B, słuchajcie, to jest takie dziecko, od którego chcemy się uczyć. Y, y, przyszła listonoszka. Y, to tak, wiecie, tak, tak u nas na wsi, no nie? E, nie wiem, czy mieszka. No, wiele osób, na pewno mieszka. Większość osób musiała mieszkać gdzieś tam na wsi. I przychodzi listonosz do domu, nie wrzuca tam do skrzynek, tylko przychodzi do domu i puka do drzwi, no nie? E, I ta mała dziewczynka zobaczyła listonoszkę i poprosiła o jakieś ulotki, ponieważ jej ją ulotki cieszyły. I ta listonoszka, tak z odniechcenia, wzięła i rzuciła te ulotki na ziemię. Nie dała jej do ręki, tylko je rzuciła na ziemię. A ta dziewczynka jak się zdenerwowała, i do listonoszki mówi tak, mi, mi rzucasz, mi, mi rzucasz? Także taką dziewczynką chcesz być. Chcesz być koniecznie taką osobą, która mówi nie, że, ojej, ale mi się przydarzyło, tego się dziecku nie robi. Chcesz być taką osobą, która mówi mi, mi Każe zapłacić 1700 funtów? Mi? Pogrzało cię? Wiesz co my zrobiliśmy? Kiedy zakazali nam zapłacić 1700 funtów, oni powiedzieli, że musimy to zrobić, ponieważ nam zagrozili komornikiem. I Zaś się pyta, czy zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy, bo nie mieliśmy innego wyboru. Rozratowali nam to i tego samego dnia wypisałam się z systemu całego zasiłkowego. Poprosiłam, żeby po prostu zamknęli nasze konto i że już nigdy więcej. Nawet jeżeli cokolwiek by mi się należało, to ja od nich nie chcę. Teraz urodziło mi się dru drugie dziecko. Mogłabym zrobić tak, żeby mi się należało, ale ja nie chcę. Nie interesują mnie zasiłki. Nie chcę nawet myśleć o tym, ani dopuszczać takiej myśli do siebie, że jest taka dla mnie opcja, to jest żadna opcja. Jeżeli jest taka opcja, że ktoś ci coś daje, ale może w pewnym momencie ci zabrać po prostu jak dywan pod nóg, taką opcję, to nie możesz na nie polegać. Jeżeli ktoś ci daje dom, socjala, i w pewnym momencie może zrobić puk, 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 bo okazuje się, że masz tylko miesiąc wypowiedzenia i przyjdzie ci powiedzieć: Wyprowadź się, masz na to cztery tygodnie. To ja nie chcę korzystać z takiej opcji i w ogóle to nie jest dla mnie żadna opcja. Jeżeli wynajmuję od prywatnego landlorda mieszkanie i on może przyjść do mnie i powiedzieć mi: halo, sprzedaję to mieszkanie, masz 4 tygodnie, żeby się wyprowadzić, to nie jest dla mnie opcja, nie istnieje ta. To nie jest opcja. Jeżeli ktoś może przyjść i zepsuć całe moje życie poukładane, to nie jest żadna opcja. I. E, w takich sytuacjach po prostu e, pamiętajcie, że to dokładnie, dlaczego Wam o tym mówię. Dlatego, że bardzo często piszecie do mnie z prośbą o ratunek, ponieważ Wam się przydarzyło coś strasznego, a nie mówicie po angielsku. No nie. E, ostatnio do mnie napisała, słuchajcie, pani, e, z, nie pierwszy raz, z prośbą, czy poszłabym z nią do ginekologa. Po prostu byłam raz. E, miałam różne prośby. Miałam prośbę, żeby iść z kimś do kliniki aborcyjnej, słuchajcie. Ja powieszę, że nie biorę prywatnych zleceń, ale to jest w ogóle nie temat na dzisiaj. E, na pewno nie chodzę do żadnych klinik aborcyjnych, bo nie. To jest, nie, nie jest coś, co ja, co ja chcę wspierać. E, ale do ginekologa? Słuchajcie, to jest Twoim. Ob... Każda kobieta, która mnie oglądasz, bez względu na wiek, to jest Twój obowiązek. Jak po prostu. Nie chcę powiedzieć dupa od ale tak właśnie jest, to jest Twój obowiązek, żeby zadbać o własną godność osobistą. Rozumiesz to? To jest twój obowiązek, żeby na tyle mówić po angielsku, żebyś nie potrzebowała obcej baby, żeby szła z tobą do ginekologa, kiedy ty się przed nim obnażasz, rozumiesz? To jest przecież twoja najbardziej intymna sprawa. Jak możesz dopuścić do takiej sytuacji, że nie jesteś w stanie nawet iść do ginekologa sama? Halo, o co chodzi? Jak możesz być mężczyzną i nie być w stanie y, zapewnić sobie jakiejś wolności, tak? Jak może być taka sytuacja, że ty potrzebujesz, żeby ja z poszła do, nie wiem, do dentysty na przykład, i żebym wiesz, słyszała o twoim tragicznym stanie, rozumiesz uzębienia, dlatego że ty sam nie jesteś w stanie tego załatwić. Jak możesz być ojcem rodziny? Jak możesz być ojcem rodziny i nie być w stanie zapełnić swojego jednego, jednego podstawowego obowiązku ojca? Jako ojciec masz zapełnić poczucie bezpieczeństwa swojej rodzinie. Jeżeli tylko ty jesteś jedynym osobą utrzymującą rodzinę i masz tylko tyle pieniędzy, że na styk, to nie zapełniasz bezpieczeństwa swojej rodzinie. Co z tego, że masz w tym momencie pracę? A co się stanie, jeżeli cię z tej pracy wyrzucą? Fajnie, większość osób, które znam, które nie mówią po angielsku, a które tutaj pracują, dostały pracę poznajomości. A co się stanie, jak tą pracę stracisz po znajomości? Jak poszukasz nowej pracy? Nie poszukasz i zawiedzisz swoją rodzinę i zawodzisz swoją rodzinę każdego jednego dnia, kiedy nie uczysz się tego angielskiego. Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, musisz znać ten angielski, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Jako matka, jak możesz sprawiać, sprawiać, spełniać swoje podstawowe obowiązki matki, to znaczy opieka nad rodziną? Jak ty, za, jak ty pomożesz dzieciom w, swoich, w zadaniach szkolnych? Jak? jak ty nawet nie. Słuchajcie, ktoś mi napisał kiedyś prośbę o to, żeby pomóc odpisać na zaproszenie na urodziny. Padłam. To jeżeli ty sama nie jesteś w stanie odpisać na zaproszenie na urodziny, to ty jak pomożesz dziecku w nauce? Jak? Dla mnie to jest słuchajcie, przerażające. Yy, trafił mi się, rozmawiałam ostatnio z moim uczniem którego uczyłam kilka już prawie rok temu, okazało się, słuchajcie, że wpakował się w tak masakryczne problemy, w tak masakryczne kłopoty, nie dość, że stracił pracę, w tym samym czasie stracił mieszkanie, nie z własnej winy, tak się ułożyło jego życie, słuchajcie, i on stał się bezdomnym i nie tak bezdomnym, oho, oh, nie mam adresu, tylko bezdomnym, bezdomnym na ulicy, bezdomnym. Ale on nie powiedział tego się dziecku, nie robi, bo on już wcześniej wiedział, że on musi się nauczyć angielskiego. To jest osoba ambitna, która jest wykształcona i dążyła do tego, żeby pracować w swoim zawodzie i uczyła się angielskiego. I na tyle przez ten jeden kurs, co chodził, przez 9 tygodni tylko chodził do mnie, na tyle, słuchajcie, nabrał pewności siebie, że on poszedł, załatwił w ciągu dwóch tygodni, on był off the street i już miał załatwione mieszkanie, bo sam poszedł i sam to załatwił. Gdyby nie mówił po angielsku, gdyby nie, gdyby rok wcześniej, słuchajcie, nie przyszedł do mnie, nie wydał tych pieniędzy, które tak strasznie szkoda nam, na, tak strasznie nam szkoda pieniędzy na naukę, tak strasznie nam szkoda pieniędzy na inwestycje w samego siebie, ale jemu nie było szkoda, wygospodarował te pieniądze, chociaż było mu ciężko, i przez to był w stanie sam się wziąć i e, załatwić sobie mieszkanie i zejść z ulicy, słuchajcie, młody chłopak. Także czy ty jesteś w stanie? Gdyby to by się tak zdarzyło, że stracisz pracę, to co zrobisz? Będziesz w stanie, w stanie zna, znaleźć nową pracę, jeżeli masz pracę średnią i wiesz, że tylko na styk wystarczać ci na rachunki. Czy jesteś w stanie dostać lepszą pracę, żeby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo na wypadek, gdyby to się zepsuło, bo się zepsuje? Bo się zepsuje. Cały czas mamy nadzieję, że to spotka kogoś innego, a nie nas. Ale na tym polega życie, że się psuje. Także e, słuchajcie, kończę tego wszystkiego, dlatego że miałam tylko 5 minut mówić, ale temat jest masakrycznie ważny. Pamiętaj. Nie bądź jak ta dziewczynka, która mówi, tego się dziecku nie robi i płacze i pie nogami, a ktoś, ktoś inny podejmuje kluczowe decyzje w Twoim życiu. Nie bądź takim dzieckiem. Bądź tą drugą dziewczynką, która mówi listonoszce. Mi? Mi rzucasz? Mi? Chyba Ci się pomyliło. Bo dlatego, że ja, jestem, ja kontroluję moje własne życie, ja jestem osobą, która podejmuje decyzje, ja jestem tą osobą, która myśli o tym wcześniej, i uczy się tego angielskiego, żeby być w stanie spełnić swoje podstawowe obowiązki jako matka, jako ojciec, jako kobieta i jako mężczyzna. Z tym ci zostawię na dzisiaj. Miłego dnia. Trzymajcie się krótko. Do zobaczenia jutro pomiędzy 10 a 11. Buziaki, pa! pa.